Czego uczy mnie Biblia w pierwszej księdze Mojżeszowej w rozdziale 21? O narodzinach Izaaka, o wypędzeniu Hagar i Ismaela. Po pierwsze, mamy do czynienia z wypełnieniem obietnicy Bożej, gdyż to Bóg obiecał, że narodzi się Izaak Abrahamowi i nawiedził Abraham i nawiedził Pan Sarę, jak obiecał. Uczynił Pan Sarze, jak zapowiedział. Tak mamy napisane w pierwszej Mojżeszowej, 21 rozdział, werset 1. W wersecie tym znajdujemy wypełnienie obietnicy, owoc cierpliwego polegania na Bogu i czekania na Jego czas. Jeszcze nigdy nie było kogoś, kto na próżno polegałby na Bogu. Dusza, która przez wiarę przywłaszcza sobie obietnice Boże, ma rzeczywistość, która jej nigdy nie oszuka. Tak było u Abrahama. To samo przeżywali wszyscy wierzący na przestrzeni czasów i tego samego doświadczą wszyscy, którzy pokładają swą ufność w żywym Bogu. Jak bardzo uspokaja to nasze serca, jak bardzo uspokaja nasze serca świadomość, że w tym ułudnym, pełnym iluzji świecie w samym Bogu mamy nasz dział i miejsce spoczynku i że możemy opierać się na dwóch niezmiennych rzeczach, na Słowie Bożym i Jego przysiędze. Tak zresztą mamy to przedstawione w liście do Hebrajczyków, 6 rozdział, od 13 do 18 wersetu. Gdy obietnica Boża stała przed Abrahamem jako fakt dokonanych, z pewnością Abraham musiał uznać głupotę swoich własnych usiłowań, jakie podjął w celu skrócenia czasu oczekiwania na nadejście spełnienia obietnicy. Co się tyczy obietnicy, Ismael okazał się zupełnie bezużyteczny. Z pewnością był przedmiotem naturalnej ojcowskiej miłości Abrahama, co tylko utrudniało Abrahamowi spełnienie otrzymanego później zlecenia, ale w żaden sposób nie przysłużył się do wypełnienia zamysłów Boga lub utwierdzenia wiary Abrahama. Natura, ciało, nie może uczynić nic dla Boga. Bóg musi nawiedzić i uczynić. Wiara musi czekać, a natura ma być spokojna, jako martwa i bezwartościowa, musi całkowicie zniknąć z pola widzenia. Ona nie ma prawa do działania. Dopiero wtedy chwała Boża może zajaśnić swej pełni, a wiara może odebrać swą nagrodę. Jak czytamy, i poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Tak czytamy w pierwszej księdze Mojżeszowej 21:2. I poczęła Sara i urodziła Abrahamowi syna w starości jego w tym czasie, jak Bóg mu zapowiedział. Pierwsza Mojżeszowa 21:2. Istnieje oznaczony przez Boga czas i to właśnie na ten czas wierzący ma cierpliwie czekać. Czas może się dłużyć i oczekiwanie na moment spełnienia się nadziei może przyprawiać serce o chorobę, ale duchowe usposobienie zawsze znajdzie swą ulgę w błogim przekonaniu, że wszystko musi służyć ostatecznie manifestacji chwały Bożej. Gdyż widzenie dotyczy oznaczonego czasu i wypełni się niezawodnie. Jeżeli się odwleka, wyczekuj go,
gdyż na pewno się spełni, nie opóźni się. Oto człowiek niesprawiedliwy nie zazna spokoju duszy, ale sprawiedliwy z wiary żyć będzie. Tak poucza nas Słowo Boże zapisane w księdze Habakuka. 2:3-4. Jakże cudowną rzeczą jest wiara. Ona podnosi obietnicę Bożą do rangi teraźniejszej rzeczywistości. Jeszcze na długo przed jej spełnieniem potrafi się nim radować. Przez moc wiary dusza zostaje zachowana na posterunku oczekiwania, choćby nawet wszystko zdawało się świadczyć przeciwko niej i w określonym czasie Bóg wypełni jej usta śmiechem. Abraham miał 100 lat, gdy mu się urodził syn jego Izaak. Tak czytamy w 5 wersecie 1 Mojżeszowej. XXI:5. Natury nie miała się czym chwalić. Tak, natura nie miała się czym chwalić. Bezradność człowieka dała Bogu okazję, aby Bóg się objawił. Sara mogła powiedzieć: śmiech mi uczynił Bóg. Ktokolwiek usłyszy, śmiać się będzie ze mną. 1 Mojżeszowa 21:6 w Biblii Gdańskiej. Triumfująca radość przepełnia po brzegi sferę, w której daje się Bogu pole do działania. Także widzimy relację niestety zgnitą, zepsutą między Izaakiem i Ismaelem, między starą i nową naturą. Narodziny Izaaka wprowadziły do domu Abrahama zupełnie nowy, niespodziewany element. Syn wolnej objawił prawdziwy charakter syna niewolnicy. Izaak stał się dla domu Abrahama tym, czym jest zaszczepienie nowej natury w duszy grzesznika. Ismael się wcale nie zmienił, ale Izaak się narodził. Syn niewolnicy nie mógł stać się przez narodziny Izaaka kimś innym. Cały czas był tym samym synem niewolnicy. Mógł rozmnożyć się bardzo i stać się ojcem licznego ludu. Mógł zamieszkać na pustyni, być wyśmienitym łucznikiem i ojcem 12 książąt, ale na zawsze pozostał synem niewolnicy. Z drugiej zaś strony Izaak, choć słaby i pogardzany, był synem wolnej. Jego stanowisko, jego charakter, przywileje i nadzieje wszystko otrzymał od Pana. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. A co się narodziło z ducha, duchem jest. Ewangelia według Jana, 3:6. Narodziny nowe. Nowe narodziny nie mają nic wspólnego z przemianą starej natury, lecz są zwyczajnie wprowadzeniem nowej. Są wszczepieniem natury drugiego Adama w grzesznika, jakie dokonuje się przez działalność Ducha Świętego na mocy dokonanego przez Chrystusa dzieła odkupienia. Odbywają się w zgodności z nieograniczoną wolą i zamysłem Boga. Tak. Te nowe narodziny odbywają się w zgodności z nieograniczoną wolą i zamysłem Boga. W tej samej chwili, w której grzesznik uwierzy z całego serca w Pana Jezusa i wyzna Go swymi ustami, otrzymuje zaczątek nowego życia, a życiem tym jest Chrystus. Jest zrodzony z Boga, jest dzieckiem Bożym, synem wolnej. Tak czytamy w liście do Rzymian 9:10, w liście do Kolosan 3:4, w pierwszym liście Jana 3:1-2 wersetu,
a także list do Galacjan, 3 rozdział 26 werset i 4 rozdział 31 werset. Niemniej jednak to wprowadzenie nowej natury nie zmienia w żaden sposób charakteru starej natury. Ta pozostaje czym była. Nie staje się ani krzty lepsza. Nie staje się ani krzty lepszą. Jej zły charakter jest jeszcze bardziej widoczny i uwypuklony przez obecność nowej natury, która stanowi jej zupełne przeciwieństwo, gdyż ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału, a te są sobie przeciwne. Abyście nie czynili tego, co chcecie. Galacjan, 5 rozdział, 17 werset. Werset ten przedstawia nam oba te elementy w ich skrajnym kontraście. Jeden służy temu, by jeszcze wyraźniej objawić prawdziwe oblicze drugiego. Ta ważna nauka o istnieniu dwóch natur w wierzącym człowieku jest ogółem słabo rozumiana. Nie zmienia to jednak nic z faktu, że dusza zrodzonego na nowo człowieka, dopóki jej nie zrozumie, chodzi po omacku, nie rozpoznając prawdziwego stanowiska i przywilejów dziecka Bożego. Niektórzy mniemają, że nowe narodziny polegają na stopniowej przemianie, jaka dokonuje się w starej naturze. Proces ten ma trwać tak długo, aż cały człowiek zostanie w pełni przemieniony. Na podstawie różnych wersetów Nowego Testamentu z łatwością można udowodnić, że jest to błędne mniemanie. Tak więc czytamy, na przykład, zamysł ciała jest wrogi Bogu, bo tak mówi nam list do Rzymian, 8 rozdział, 7 werset. Jakże to, co Pismo nazywa wrogością wobec Boga, miałoby być zdolne do jakiejkolwiek poprawy? Apostoł pisze dalej, nie poddaje się bowiem zakonowi Bożemu, bo też nie może. Jeżeli nie może poddać się zakonowi Bożemu, jakże miałaby się zmienić? Czytamy również, co się narodziło z ciała, ciałem jest. Tak mówi przecież Ewangelia według Jana, 3 rozdział, 6 werset. Rób z ciałem, co chcesz, i tak pozostanie ciałem. Choćbyś głupca starł w moździerzu z tłuczkiem razem z krupami, nie opuści go głupota. Tak mówią nam przypowieści Salomona 27-22. Wszelka próba, by z głupoty uczynić mądrość, z góry skazana jest na niepowodzenie. Dlatego też niebiańska mądrość musi zamieszkać w sercu, które dotychczas do reszty opanowane było przez głupotę. Zewlekliście z siebie starego człowieka, mówi list do Kolosan, 3 rozdział, 9 werset. I tak pisze apostoł Paweł. Nie twierdzi, udoskonaliście się starego człowieka. Nie ma takiego zdania, ani nie ma zdania, pracujecie nad nim i udoskonalacie go, lecz zewlekliście. Cała bajka o reformacji jest oszustwem. Musi nastąpić uśmiercenie starego człowieka, aby nowy mógł żyć, ale dwie natury będą cały czas funkcjonowały aż do pochwycenia w wierzącym. To wielka różnica, czy ktoś przerabia starą suknię, czy wyrzuca ją i zakłada nową. W tym fragmencie przytoczonym mowa jest rzeczywiście o ściągnięciu starej i przyobleczeniu się w nową suknię. Nauka o stopniowym udoskonalaniu starej natury jest błędna. Stara natura jest niepoprawialna i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko trzymanie jej w śmierci. I to w mocy nowego życia, które mamy przez zjednoczenie się z naszą zmartwychwstałą głową,
przebywającą w chwale niebios. Narodziny Izaaka nie służyły zatem polepszeniu Izmaela, lecz unaoczniły istniejący kontrast pomiędzy nim a synem o obietnicy. Może do momentu pojawienia się Izaaka na scenie Izmael był spokojnym, dobrym synem, nie sprawiającym znaczniejszych kłopotów. Dopiero teraz odsłonił swe prawdziwe oblicze, prześladując dziecię zmartwychwstania i śmiejąc się, szydząc z niego. Co na to poradzić? Może należałoby popracować nad temperamentem Izmaela? Nie. Jedyny środek zaradczy widzimy w bezkompromisowych słowach. Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Nie będzie bowiem dziedziczył syn tej niewolnicy z moim synem Izaakiem. Tak mówi pierwsza Mojżeszowa 21, 10. Tego, co krzywe, nie da się wyprostować. Księga Kaznodziei Salomona 1:15. Trzeba zatem wyzbyć się tego, co krzywe, aby zająć się tym, co proste. Szkoda wysiłku na daremne próby wyprostowania tego, co krzywe. Wszystkie usiłowania poprawienia natury człowieka są w oczach Boga zupełnie niepotrzebne, daremne. Nie przyniosą żadnych skutków, jedynie gorzkie rozczarowanie. Być może istnieje w tym jakiś sens, by uszlachetniać i ulepszać narzędzia, jakimi posługuje się człowiek i rzeczy, jakie ma w posiadaniu. Ale Bóg dał swoim dzieciom lepsze zajęcie, pielęgnację tego, co wyszło spod Bożej, Jego własnej ręki, jest Bożym, Jego nowym stworzeniem, którego owoce nie wychwalają natury, lecz służą pomnożeniu chwały Bożej. I dochodzimy tutaj do punktu związanego z wolnością, a niewolą. Wielki błąd zborów w Galacji polegał na wyprowadzeniu, wykazaniu i wskazaniu różnych takich rzeczy, które eksponowały ciało. Więc można powiedzieć, że wielki błąd zborów w Galacji polegał na wprowadzaniu żądań skierowanych do natury człowieka, do ciała. Zbawienie uzależniano od czegoś, co leżało w zasięgu człowieka, co był on w stanie uczynić lub czego potrafił dotrzymać. I czytamy, że pewni ludzie, którzy przybyli z Judei, nauczali braci: jeżeli nie zostaliście obrzezani według zwyczaju mojżeszowego, nie możecie być zbawieni. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie 15:1. W praktyce było to jednoznaczne z obalaniem dopiero co wzniesionej, cudownej budowli odkupienia, która, jak wie każdy wierzący, spoczywa wyłącznie na fundamencie dokonanego przez Pana Jezusa Chrystusa dzieła. Uzależnianie zbawienia od czegokolwiek, co ma swoje źródło w człowieku, oznacza chybić celu. Innymi słowy, Izmael musiał być wypędzony, a wszystkie nadzieje Abrahama musiały skupić się na tym, co sam Bóg dał i uczynił w osobie Izaaka. Nie muszę chyba dodawać, że na tej drodze nie pozostaje dla człowieka ani odrobina miejsca do wywyższania samego siebie i chełpienia się. Gdyby nasza teraźniejsza lub przyszła szczęśliwość choćby odrobinę zależała od przemiany naszej starej natury, choćby i Bóg jej dokonał, ciało nasze własne ja miałoby powód do chluby. Tym samym wszelka chwała nie należałaby do Boga. Choć moja natura uległaby przemianie, to jednak nie negowałoby to wszystkiego, co moje. Moja własna natura, choćby i zmieniona, miałaby udział w dziele zbawienia. Natomiast gdy zostaję wprowadzony w sferę nowego stworzenia, widzę, że w nim wszystko jest z Boga. Przez Niego zaplanowane, przygotowane i dokonane. Bóg jest tym, który działa,
a ja stoję i przyglądam się w milczeniu, z podziwem i uwielbieniem. On jest tym, który błogosławi, a ja otrzymuję błogosławieństwo. A rzecz to bezsporna, że mniejszy od większego otrzymuje błogosławieństwo. List do Hebrajczyków 7:7. To Bóg, On jest tym większym, a ja tym mniejszym. Prawda ta nadaje chrześcijaństwu zupełnie szczególny charakter i odróżnia go od każdego innego systemu religijnego stworzonego przez człowieka. Każda ludzka religia daje w swym domu mniej lub więcej miejsca niewolnicy i jej synowi, proponując człowiekowi cośkolwiek, czym może się chlubić. W przeciwieństwie do tego, chrześcijaństwo wyklucza wszelki współudział człowieka w dziele odkupienia, oddając wszelką cześć temu, któremu jedynie się ona należy. Zatem przyjrzyjmy się na chwilę, kim są rzeczywiście niewolnica i jej syn oraz co reprezentują sobą w obrazowej mowie Pisma Świętego. Czwarty rozdział listu do Galacjan rzuca nam światło na tę kwestię. Niewolnica przedstawia przymierze zakonu, a jej syn tych wszystkich, którzy są z uczynków zakonu lub stoją na jego gruncie. Niewolnica rodzi jedynie w niewolę i nie jest w stanie zrodzić choćby jednego wolnego człowieka. Jakże miałoby to być możliwe? Zakon nigdy nie był w stanie zapewnić wolności, gdyż sam panuje nad człowiekiem, jak długo ten żyje. Tak mówi przecież list do Rzymian, 7 rozdział, werset 1. Dopóki znajduję się pod czyimś panowaniem, nie jestem przecież wolny. A ponieważ zakon sprawuje nade mną władzę przez całe moje życie, jedynie przez śmierć jestem w stanie ujść jego tyranii. Taką jest nauka listu do Rzymian, 7 rozdział. Przeto, bracia moi, i wy umarliście dla zakonu przez ciało Chrystusowe, by należeć do innego, do tego, który został wzbudzony z martwych, abyśmy owoc wydawali dla Boga. Tak mówi list do Rzymian. 7 rozdział, werset 4. Na tym polega wolność, bo jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Ewangelia według Jana 8:36. Przeto, bracia, nie jesteśmy dziećmi niewolnicy, lecz wolne, jak mówi list do Galacjan 4:31. W mocy tej właśnie wolności jesteśmy teraz zdolni pójść za rozkazem. Wypędź tę niewolnicę i jej syna. Jeśli nie wiem, że jestem wolny, będę próbował osiągnąć wolność przez zatrzymanie niewolnicy w swym domu. Innymi słowy, będę dokładać wszelkich starań, aby otrzymać życie przez przestrzeganie zakonu. Będę próbował ustanowić swą własną sprawiedliwość, z pewnością ostatecznie wyzbycie się elementu niewoli z naszego życia kosztuje nas usilnej walki, kosztuje nas ogrom usilnej walki, gdyż zakonność jest naturalną, przyrodzoną skłonnością naszych serc. Z pewnością ostateczne wyzbycie się elementu niewoli z naszego życia wymaga naszej usilnej walki, gdyż zakonność jest naturalną, przyrodzoną skłonnością naszych serc. Słowo to bardzo nie podobało się Abrahamowi ze względu na jego syna. Tak przecież mówi pierwsza Mojżeszowa 21:11. Jakże bolesnym by to też nie było, jest to jednak wolą Bożą, abyśmy stali w wolności, do której powołał nas Chrystus, i abyśmy nie poddawali się znowu w jarzmo niewoli, jak mówi nam ostrzegawczo list do Galacjan, 5 rozdział, 1 werset. Dołóżmy wszelkich starań,
by objąć w pełni posiadanie wszystkie błogosławieństwa, jakie przewidział dla nas Bóg w Chrystusie, abyśmy raz na zawsze zerwali z ciałem, które ciągle chce czymś być, coś czynić i coś udowadniać, oraz wszystkimi jego dążnościami. W Chrystusie istnieje pełnia, która każdy powrót do starej natury czyni zupełnie zbytecznym i daremnym. W następnym spotkaniu chciałbym omówić, co mówi Słowo Boże w 22 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. Tam będzie temat o ofierze Chrystusowej, na którą wskazuje ofiarowanie Izaaka.